Cześć kochani, witam Was serdecznie i dziękuję, że znów jesteście ze mną. Dziś wracam do Was z kolejnym filmikiem o tematyce sprzątaniowej, a w dzisiejszym odcinku moja cotygodniowa rutyna sprzątaniowa. Jak wiecie, na moim kanale już pojawiły się filmiki na temat mojej sprzątaniowej rutyny codziennej, porannej, wieczornej oraz rutyny sprzątaniowej dla zapracowanych. Serdecznie Was zapraszam do zapoznania się z tymi filmikami, jeśli jeszcze ich nie widzieliście. A tak słowem wstępu, to pytacie się mnie często, jak wygląda obecnie moja rutyna sprzątaniowa, jak wygląda, dlatego że jak wiecie, pracuję na cały etat, późno wracam z pracy, mamy teraz dużo większy dom, dużo większe mieszkanie i pytacie się, prosicie mnie, żebym nagrała Wam taką sprzątaniową rutynę codzienną, jak ten mój dom powierzchownie ogarniam, żeby on cały czas wyglądał porządnie, schludnie i czysto. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że tak naprawdę moja rutyna nie zmieniła się zbytnio od przeprowadzki. Cały czas wygląda ona tak, jak wyglądała ona w filmiku rutyna sprzątaniowa dla zapracowanych. Czyli ten mój dom rano powierzchownie raczej ogarniam bardzo, bardzo szybciutko, a potem więcej rzeczy robię wieczorem. Jeśli nie znacie tego filmiku, to serdecznie Was do niego zapraszam, dlatego że on naprawdę jest podsumowaniem tego, jak wygląda wciąż moje życie, jak wygląda ta sfera właśnie utrzymania domu w porządku w moim życiu obecnie. Natomiast dzisiaj chciałam Wam pokazać rzeczy, które, czynności, które wykonuję raz w tygodniu, dlatego że jest dużo takich czynności sprzątaniowych, których nie musimy wykonywać codziennie. Oczywiście wszystko zależy, słuchajcie, od tego, jak dużo macie rodzinę, jaki styl życia prowadzicie. Inaczej będzie funkcjonowała rodzina z dwoma, trzema dziećmi na przykład, gdzie tego prania będzie dużo, dużo więcej, gdzie to pranie praktycznie trzeba będzie robić codziennie, a inaczej funkcjonujemy my jako rodzina dwuosobowa póki co i tego prania po prostu tak dużo nie ma i ja tak naprawdę, słuchajcie, robię pranie raz w tygodniu, co dzisiaj też Wam pokażę, nieco poopowiadam. Więc tak, dzisiaj słuchajcie takie podsumowanie tego, co robię raz w tygodniu, jakie czynności wykonuję raz w tygodniu, jeśli chodzi o sprzątanie domu. Oczywiście jeśli chodzi o odkurzanie całego mieszkania, bo to też Wam dzisiaj pokażę, to z tym odkurzaniem oczywiście jest troszkę inaczej. Ja odkurzam trochę częściej, nie jest to raz w tygodniu, dlatego że mam psy. I po prostu inaczej chyba byśmy się tutaj zakopali w tej psie sierści. Natomiast często też odkurzam po prostu partiami, czyli na przykład te pokoje, te pomieszczenia, w których się naprawdę brudzi. Natomiast całe mieszkanie tak od góry do dołu, od kąta do kąta sprzątam, właśnie odkurzam raz w tygodniu. Także to też dzisiaj będzie Wam pokazane. Jeszcze jedna taka uwaga dla wszystkich, którzy zawsze zwracają uwagę na to, jak mój dom jest udekorowany, jak mój dom jest urządzony, to muszę Wam powiedzieć, że jeszcze jesteśmy daleko, daleko od jakby efektu końcowego naszego mieszkania. Wciąż to mieszkanie dekorujemy, wciąż musimy dokupić sporo mebli, sporo dekoracji. Także mam nadzieję, że komentarze w stylu, że moje mieszkanie jest zimne, nieprzytulne i tak dalej, będzie po prostu niewiele, bądź w ogóle, dlatego że takie komentarze już się pojawiły pod poprzednimi moimi filmikami, gdzie ja też wymieniałam, jakby zaznaczałam to, że dopiero co się wprowadziliśmy, a wprowadziliśmy się do tego naszego mieszkania 3 miesiące temu, więc naprawdę no niedawno całkiem i jeszcze wciąż dokupujemy powolutku, powolutku, małymi kroczkami różne rzeczy do naszego domu. Także to słowem wstępu. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się spodoba. Jeśli Wam się spodoba, dajcie mi koniecznie kciuki w górę. Jeśli lubicie tego filmiki, oczywiście zapraszam Was do oceny tego filmiku, do zostawienia komentarza. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa pa! Moje cotygodniowe sprzątanie zaczynam od zmienienia pościeli, robię to raz w tygodniu i po przebudzeniu zamiast pościelić łóżko po prostu ściągam brudną pościel i wrzucam ją od razu do pralki. Tego dnia również wyprałam te duże poduszki, ponieważ były już one bardzo brudne. Jeśli chodzi o zakładanie świeżej pościeli, to lubię to robić razem z moim narzeczonym, uważam, że idzie nam to po prostu we dwójkę łatwiej. Następnie
Obecnie zajmuję się kuchnią, ponieważ sprzątam ją praktycznie codziennie. Nie wymaga ode mnie jakichś dużych nakładów pracy. Pierwsze co robię, to odkamieniam czajnik, po prostu zagotowuję wodę z odrobiną octu, a następnie biorę się za porządne umycie zlewu. Robię to za pomocą wody z octem, czyli mojej ulubionej mieszanki, oraz sody oczyszczonej. Taki filmik już pojawił się na moim kanale, także serdecznie Was do niego zapraszam. I tak wygląda skończona kuchnia, jak widzicie, naprawdę cieszy oko, a ja tymczasem przenoszę się do łazienki, gdzie po pierwsze wrzucam ręczniki i chodniczek do prania, a następnie biorę się za mycie lustra oraz umywalki. W mojej rutynie sprzątaniowej, jeśli chodzi o łazienkę, niewiele się zmieniło. Wciąż myję łazienkę za pomocą mojej mikstury wody z octem 50/50 oraz sody oczyszczonej. To jest mój ulubiony sposób i naprawdę działa. To, co się zmieniło, to po prostu to, że teraz dłużej mi to zajmuje, dlatego że mam dwie umywarki, a nie jedną. Możecie się pytać również o wannę. Wanny używam naprawdę bardzo rzadko, dlatego w dzisiejszej rutynie tak naprawdę jej Wam tutaj nie pokazałam. Po prostu przemyłam ją delikatnie wodą i wytarłam do sucha. Niczego więcej ode mnie ona nie wymagała.
odkurzaniu czas na mycie podłóg. Robię to za pomocą mojego mopa parowego, o którym Wam już nieraz wspominałam. Jestem z niego bardzo zadowolona i nie zamieniałabym tego mopa na żaden inny klasyczny mop. Jest to moim zdaniem urządzenie warte swojej ceny. Często mi mówicie, że zostawia ono ślady, że zostawia ono smugi na Waszych podłogach. Na moich podłogach ono takich smug nie zostawia, natomiast zgodzę się z tym, że może ono tak właśnie działać na podłogi innego typu. Natomiast jeśli chodzi o kafle w naszym domu, to ten mop sprawuje się po prostu świetnie. Nastał już wieczór i Lolek właśnie niedawno wrócił z pracy, dlatego teraz zabieramy się za zmienianie pościeli. Zawsze staramy się to robić we dwójkę, dlatego że mam wrażenie, że jakoś tak łatwiej nam to idzie. Zawsze Lolkowi daję za zadanie ubieranie kołdry, dlatego że ona jest duża i ciężka i jest mi po prostu niewygodnie. Jest to taki czas spędzony razem, zawsze się wtedy wygłupiamy i mimo tego, że zajmuje nam to dość sporo czasu, to i tak jest fajnie i miło. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, dajcie mi koniecznie kciuka w górę i zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia, pa, pa!